Niespełna 3 miliony złotych dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego imienia Zamenhofa w Białymstoku. Jest to wsparcie, jakiego udzielił tej placówce medycznej Zarząd Województwa Podlaskiego w bieżącym roku. Marszałek Artur Kosicki podczas wtorkowej konferencji przekazał na ręce profesor Anny Wasilewskiej, dyrektor UDSK, symboliczny czek. Dziś przekazujemy symboliczny czek w wysokości 2 milionów 900 tysięcy złotych dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Ten czek dotyczy robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej, to o czym żeśmy rozstrzygali już na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w kwietniu, też na kwestie z modernizacją, związane z modernizacją wejścia głównego do deska, ale też z remontem elewacji frontowej. 500 tysięcy złotych, które zostały zabezpieczone na ostatniej sesji sejmiku, która miała miejsce jeszcze we wrześniu, pozwolił na docieplenie ścian i remont elewacji dolnej części szpitala, na której mieści się mural. Większa część przyznanych pieniędzy uzupełni z kolei realizowany z funduszy europejskich projekt, który obejmuje przebudowę i wyposażenie 8 szpitalnych klinik. Ja jestem niezmiernie wdzięczna. Wdzięczna przede wszystkim w imieniu naszych małych pacjentów i ich rodziców, którzy w tym naszym szpitalu są, ponieważ nasz szpital ma ponad 30 lat i właściwie wymaga w tej chwili remontu od początku do końca. Jak Państwo wiecie, trwa ta duża inwestycja, która istotnie poprawi warunki pobytu dzieci, jak również pracy naszego personelu. Trudno teraz określić, prawda, ile będą warte te pieniądze szczeku i na co to starczy, bo czas realizacji jest ponad 4 lata. No, jesteśmy w sytuacji takiej, że na dzień dzisiejszy trudno jest dokładnie, prawda, określić, czy tych środków nam na te działania wystarczy. Podczas wtorkowej konferencji wspomniano także o pomocy, jaką Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny otrzymał w poniedziałek 3 października z Rządowego Funduszu Medycznego. Jest to kwota prawie 228 milionów złotych, która zostanie przeznaczona między innymi na budowę obiektu, gdzie zostaną przeniesione poradnie specjalistyczne. Dzięki temu będzie można do minimum zmniejszyć liczbę hospitalizacji najmłodszych pacjentów. Decyzją Sejmu samorządy otrzymają ponad 13,5 miliarda złotych, by mogły przetrwać trudną sytuację na rynku surowców energetycznych. Pieniądze te posłużą przede wszystkim na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje. Fundusze ma otrzymać każda jednostka samorządowa. Dokument gwarantuje minimalne dofinansowanie dla każdego samorządu. Do województwa podlaskiego trafi w sumie blisko 550 milionów złotych. Wszystkie samorządy otrzymają wsparcie. Samorząd województwa podlaskiego otrzyma wsparcie w wysokości 33 milionów złotych. Takie miasta jak Łomża, Suwałki też adekwatne wsparcie. Miasto Białystok na przykład 62 miliony złotych, czyli najwięcej ze wszystkich samorządów. Także no mam nadzieję, że te środki pozwolą nam na pokrycie wydatków bieżących, na wydatków inwestycyjnych, na poprawienie efektywności energetycznej, ale też i możemy tymi środkami dysponować w ramach wsparcia naszych jednostek. Także to są środki, chcę zaznaczyć, środki historyczne, bo to już od pewnego czasu, od kiedy ja pełnię funkcję marszałka województwa podlaskiego, nigdy nie miałem do czynienia z tak dużym wsparciem rządu Prawa i Sprawiedliwości dla samorządu. W konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim udział wzięli także parlamentarzyści i podlascy samorządowcy. Adam Mandruszkiewicz zapewnił, że rząd na bieżąco reaguje na sytuację w kraju, także tę związaną z kryzysem energetycznym, i przypomniał, że jego przyczyną jest wojna na Ukrainie. W związku z powyższym rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował po pierwsze oczywiście wsparcie dla odbiorców indywidualnych, mam tu na myśli dodatki węglowe, zamrożenie cen energii elektrycznej na przyszły rok, ale również oczywiście wsparcie dla samorządów, tak żeby po pierwsze zostały bezpośrednie środki na konto, które będą mogły wydatkować na zwiększenie efektywności energetycznej, ale po drugie również rząd planuje zamrozić ceny węgla, które samorządy będą odbierać, ale również ceny energii dla jednostek samorządu terytorialnego. Na tym pracuje rząd, w przyszłym tygodniu będą szczegóły. Podwyżki są horrendalne na całym świecie, ale absolutnie nie będą to podwyżki rzędu 200, 300, 400%, jak słyszeliśmy, tylko będą zdecydowanie niższe. One po prostu dla samorządu, dla mieszkańców będą do udźwignięcia. Jak zapewnił obecny na konferencji senator Mariusz Gromko, rządowa rekompensata trafi do samorządów w trzech równych transzach, a pierwsza z nich powinna być już w tym tygodniu, kolejna część w listopadzie i następna w grudniu. Zgodnie z rządowym zamysłem otrzymane środki samorządy będą mogły przeznaczyć na wydatki bieżące samorządów, zakup źródeł energii i inwestycje, które poprawią efektywność energetyczną na terenie własnej gminy.
Obchody jubileuszu 30-lecia WOPIT-u, placówki, która od lat pomaga wyjść ludziom z nałogów i radzić sobie z przeróżnymi uzależnieniami, rozpoczął się mszą świętą w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Następnie pracownicy i zaproszeni goście udali się do hali kultury, gdzie obchody połączono z konferencją zmiany form pracy z rodziną w lecznictwie uzależnień na przestrzeni lat. Jak przystało na jubileusz, było podsumowanie 30 lat, podczas których placówka służy pacjentom, stale się rozwijając. Znacznie zmienił się profil pacjenta i praca ośrodka z tym pacjentem. Na początku placówka skupiała się na leczeniu uzależnień, takich jak problemy alkoholowe, narkotyki, jednak w obecnych czasach tych problemów jest znacznie więcej, mówiła Renata Szymańska, dyrektor WOPIT-u. To zwłaszcza wśród osób młodych, wśród nastolatków, wśród takich osób, myślę, młodszych, też jest na przykład uzależnienie od internetu, od komórek chociażby teraz, hazard, pornografia, więc tak naprawdę tych uzależnień behawioralnych mamy całkiem sporą gamę i też to jest coś takiego, o czym my mówimy tak naprawdę w ostatnich 10 latach. Jak ośrodek zaczynał swoją działalność, to my się skupialiśmy głównie na alkoholu, potem pojawiły się narkotyki, a na dzień dzisiejszy to już jest mnóstwo różnych uzależnień, z którymi borykają się ludzie i dużo tych pułapek, które gdzieś czekają na młode osoby zwłaszcza. Swoją prelekcję wygłosiła dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem była kondycja dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Zdaniem pani doktor, nie można kontaktu z dzieckiem zastąpić tabletem, smartfonem. Nie można liczyć, że samo zajmie się sobą i rozwiąże problemy. Trzeba przy nim być. W czasie dzisiejszego spotkania chciałabym przekazać nieco szczegółów dotyczących kondycji, no głównie psychicznej, naszych dzieci i młodzieży. A więc tego, czy i w jaki sposób okres, no już właściwie 2,5 lat, prawda, od rozpoczęcia pandemii, do którego dołożyły się potem następne obciążenia związane z wojną, wpłynęły na stan psychiczny, kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. No, bardzo radosnych wieści nie będę miała, ale cóż, jeśli chcemy podjąć jakieś działania naprawcze, przede wszystkim musimy zorientować się dokładnie w sytuacji. A liczba młodych ludzi, którzy nie radzą sobie, którzy mają poczucie, że zostali zostawieni sami sobie z najrozmaitszymi problemami przerastającymi ich możliwości i to, co szczególnie rozpaczliwe, czują się porzuceni nie tylko przez dorosłych, ale bardzo często sygnalizują, że także wśród swoich rówieśników nie znajdują zrozumienia, więc to już w ogóle znikąd pomocy i to się niestety przekłada w rosnącą liczbę różnego rodzaju trudnych zachowań z próbami samobójczymi i samobójstwami włącznie. Jubileusz 30-lecia WOPIT-u zebrał wielu gości w murach Hali Kultury. Jednym z nich był Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, organu prowadzącego Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. To bardzo zasłużona placówka dla subregionu łomżyńskiego, dla województwa podlaskiego. Leczy uzależnienia, leczy ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić w życiu i myślę, że przez 30 lat bardzo pomagała tym ludziom. Jest dobrym ośrodkiem, skutecznie leczy uzależnienia. 35 lat działalności w trudnych warunkach, można powiedzieć, ale od 2 lat wspaniałe warunki na Marii Curie Skłodowskiej, gdzie dużym wysiłkiem został nowy obiekt oddany do użytkowania, leczenie terapii uzależnień, ale również ZOL, czyli szpital, który opiekuńczo-leczniczy, który przychodnia, która również leczy ludzi. Myślę, że to jest duży bodziec do dalszej działalności i województwo podlaskie jest dumne z tego ośrodka i myślę, że jest dobrym zakładem, który leczy uzależnienia w naszym województwie, ale nie tylko, bo również pomaga, otwiera placówki poradnie w powiecie łomżyńskim, w powiecie wysokomazowieckim i myślę, że to nie koniec tego, co potrafi i pani doktor Szymańska i tu pełne uznanie dla pani doktor, ponieważ bardzo dobrze zarządza tą jednostką. Wynik jest dodatni tego przedsiębiorstwa. Ten ośrodek pięknieje, jest w dobrych rękach i myślę, że razem z personelem, z lekarzami będzie świadczyć nadal na wysokim poziomie usługi. Mamy dzisiaj o
okazję gościć artystów ze spektaklem muzyczno-słownym hashtag Mickiewicz. Myślę, że to będzie wspaniała propozycja dla młodzieży, upamiętniająca rok romantyzmu, który w tym roku obchodzimy. Jest to projekt muzyczny, muzyczno-słowny, jakby na muzykę stawiamy w głównym względzie. Projekt wpisuje się w obchody rocznicy powstania czy narodzin polskiego romantyzmu, tak, czyli od pierwszego tomiku poezji Adama Mickiewicza 1822. Projekt muzyczno-słowny, dlatego że Mickiewicza co prawda śpiewano wielokrotnie, ale jeżeli mówimy o jakiejś formie takiej, powiedzmy, unowocześnienia czy powiedzenia innym językiem niż tradycyjnym, przepisanie słowami Mickiewicza wydaje się po prostu też może zbyt słabym pokazaniem właśnie od innej strony, tak, samego romantyzmu, samego Mickiewicza, więc zaśpiewać go, jeszcze zaśpiewać, powiedzmy, w sposób współczesny, współczesną muzyką, tak naprawdę wydaje się, że to jest taki sposób, który może rzeczywiście do wielu osób, do których Mickiewicz niekoniecznie przemawia, rzeczywiście przemówić. Z Książnicą Podlaską w Białymstoku wpadliśmy na pomysł, żeby dotrzeć, żeby go wyciągnąć i trochę w pewien sposób zinterpretować na nowo. Tylko że jak zwykle mówię, to mówiąc to już kłamie, dlatego że to jest interpretacja jakby... Zawsze to powtarzam, Mickiewicz żyjąc tam kilkaset lat, powiedzmy, wstecz, on mówił o tych samych problemach, które my dzisiaj poruszamy. Dzisiaj jedyne, co mogę do tego dodać, to jest transowa muzyka, żeby zaproponować to, nie wiem, młodzieży, bo to jest, powiedzmy, bliższe im. Zamysł był taki, jak całego projektu. Chcieliśmy zderzyć Mickiewicza ze współczesnością. Pomógł nam w tym Mateusz Bielski, który jest doskonałym grafikiem, a na co dzień zajmuje się m.in. tworzeniem ilustracji do gier planszowych. Stworzył nam coś niesamowitego, dlatego, bo wszystkie te postacie, te upiory, demony, które możemy znaleźć u Mickiewicza, które znajdują się w jego dziełach, przeniósł nam do współczesności, ale w pewnej niesamowitej konwencji. Bo jest to konwencja urban fantasy, czyli współczesnej baśni miejskiej. Także możemy, patrząc na te obrazy, domyślać się, czy pani Twardowska dziś miałaby konto na Instagramie, czy może gdzieś w mieszkaniach są wiedźmy, które na małej kawalerce ważą jakieś niesamowite dakterie, czy może w starych fabrykach znajdziemy jakieś upiory i demony. Do takiej refleksji zachęcamy wszystkich, którzy widzą tę wystawę, by zastanowili się, czy Mickiewicz i jego świat, świat jego wyobraźni, mógłby dzisiaj też żyć z nami. Tak, gdy zrośnie w krąg wielki, przez magnezowaną styczność, wówczas z lejdejskiej butelki palnie, wiwat, elektryczność! Dr Wiesław Wenderlich, ojciec łomżyńskiej radiologii, który 25 lat pracy lekarskiej poświęcił pacjentom tego właśnie szpitala. Zawsze pomocny i przyjazny każdemu. A przy tym błyskotliwy publicysta, komentator rzeczywistości nie tylko w sferze zdrowia. Pod jego kierownictwem uzyskało w Łomży specjalizację kilkunastu lekarzy radiologów. Zorganizowano i wyposażono w sprzęt pracownię RTG przy ulicy Szosa Zambrowska, pracownię RTG przy oddziale chorób płuc, pracownię ultrasonograficzną, zakład diagnostyki obrazowej w nowym szpitalu przy Alei Piłsudskiego. Dr Wiesław Wenderlich odszedł w wieku 80 lat we wrześniu 2019 roku, ale pamięć o nim trwa i będzie trwała. Przy zakładzie diagnostyki obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży właśnie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona doktorowi Wenderlichowi. To miała być, szczerze mówiąc, kameralna impreza, natomiast pan doktor, jak widać, miał tylu przyjaciół, że nie da się tego zrobić w sposób kameralny i bardzo dobrze. To postać legenda w naszym szpitalu, bardzo duże zasługi dla oddziału, dla Szpitala Łomżyńskiego. Do dzisiaj mówi się bardzo dobrze o ordynatorze, o doktorze Wenderlichu i myślę, że środowisko lekarskie, w ogóle pracownicy szpitala bardzo dobrze wspominają doktora. On wytworzył takie środowisko radiologiczne tu w Łomży, było bardzo dużo lekarzy chętnych i ta sytuacja dowodziła, że jest menadżerem, że dobrze opiekuje się ludźmi. I taka tablica, po pierwsze wniosek rodziny, ale też kolegów lekarzy,
I bardzo miło, że taki akcent znakomitego doktora naszego szpitala w Łomży jest i będzie wspominany bardzo ciepło przez wszystkich i pacjentów, ale też i lekarzy. I tych przyjaciół było naprawdę wielu. Z każdym z nich doktora Wenderlicha łączyła inna więź. Natomiast jedno pozostawało niezmienne – człowieczeństwo. Jak przyznaje Bożena Chojnowska, dzieło doktora Wenderlicha stanowi solidny fundament dzisiejszej radiologii. Obecnie w łomżyńskim szpitalu pracuje 7 specjalistów diagnostyki obrazowej. Część z nich kształciła się pod okiem doktora. Dziś zakład diagnostyki obrazowej jest zakładem nowoczesnym. Działa tu pracownia ultrasonograficzna, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz mamografii. Zakład nieustannie się rozwija. W planach jest zakup nowego tomografu komputerowego, który umożliwi wykonanie tomografii komputerowej serca wspólnie z zakładem hemodynamiki. Planowana jest także wymiana starego tomografu oraz rezonansu magnetycznego.